Ładne teatrowisko. Tramwaj, kierunek Winnica. Witam was tutaj, cześć, tam z Nóż i zapraszam was już teraz na kolejny odcinek z Tramwaj, kierunek Winnica. W dzisiejszym odcinku opowiem wam mniej więcej jak to wygląda, dużo zdjęć z drona i tak dalej. Zacznijmy sobie od dolecenia do naszej inwestycji. Jak widzicie, lecimy sobie bezpośrednio od miejsca, gdzie aktualnie tramwaje zawracają na Nowodworach. Się zawracają, to też dużo powiedziane, po prostu zmieniałem kierunek jazdy i dolatujemy sobie bezpośrednio do naszej pętli. Jak widzicie, sytuacja jest tutaj dosyć ciekawa. Żeby nie było, będziemy sobie przechodzić po kolei od pętli tramwajowej, autobusowej, po skrzyżowanie i tak dalej. Także że będziemy sobie szli po kolei, żeby wam dokładnie wszystko omówić, co widać z drona i tak dalej. Zacznijmy sobie od podstawy, czyli pętla tramwajowa. Na pętli tramwajowej możemy zobaczyć dosyć dużo ciekawych rzeczy, a mianowicie po pierwsze i chyba najważniejsze, tory są już wszędzie poukładane, wszędzie jest torowisko, ale to już o tym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Natomiast to się zmieniło w stosunku do ostatniego odcinka, pomijając to, że już jest wszędzie sieć atrakcyjna, co też faktycznie było, to to co się zmieniło, to jest to co jest w pętli. Pętla tramwajowa dla linii 17 aktualnie, która będzie robić takie ładne kółeczko jak wszystkie większość tramwajów w Warszawie. Czyli nie będzie zmieniać kierunku jazdy, że się motorniczy będzie musiał przesiąść z jednej kabiny do drugiej kabiny, jak to mamy w jazzie duo, czy w swingu duo, co się nie wiem czy mamy jazz, po prostu jazz w Warszawie, to mamy jazz. I wtedy się przesiada, tutaj będziemy po prostu normalnie tak jak na przykład na piaskach, na wyścigach, czy innych tego typu pętlach zrobić. Natomiast czemu coś się tu wydarzyło, a mianowicie po środku jest robiona, rozkładana aktualnie taka kratka. Nie wiem jak to w Krakowie się nazywa, to jest taka kratka betonowa, po której często są z niego robione parkingi albo jakieś dojazdy tymczasowe drogi, w sensie nie tymczasowe drogi, tylko takie techniczne drogi, o, tak to bym powiedział. I jestem bardzo ciekawy, ponieważ jest to ta kratka rozłożona właściwie na terenie całej tej rejonu pętli. W sensie nie jest jeszcze w całości rozłożona, ale widać ewidentnie, że się zamierzamy do tego, żeby złożyć ją na terenie całej naszej pętli. I jestem ciekawy, czy to będzie tylko i wyłącznie taki efekt wizualny, że tak to będzie wyglądać, żeby nie było tam trawy, czy to jest przygotowanie, że tam w przyszłości był ten parku i jedź nie wiadomo co, czy może po prostu w tym rejonie będzie tymczasowy parking parku i jedź, bo jest bezpośredni wjazd na tą kratkę z drogi. Także to jest warte powiedzenia, ponieważ z ulicy Dionizosa będzie bezpośredni wjazd na ten parking, więc kto wie, może to będzie taki tymczasowy parking parku jedź, chociaż szczerze powiedziawszy nie wiem kto z niego by mógł aktualnie korzystać. Tak czy siak jest to na pewno ciekawe, co ta za wielka kratka będzie tutaj się pojawi. Szczerze powiedziawszy nie widziałem tego w żadnym projekcie, jak oglądałem wcześniej tej kratki. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko taki efekt designowego betonu, bo wygląda to okropnie i rozwala aparaty przy okazji, w sensie nie to, że rozwala, tylko bardzo nam tutaj kraszuje zdjęcia. Natomiast co do całej tutaj pętli, dobrze wygląda, chodniczki, latarnie nie mają jeszcze co prawda lamp, są tylko słupki poustawione na większości całej inwestycji, także to wygląda trochę dziwnie, ale no tak, tak to wygląda. Co jeszcze a propos tej naszej pętli tutaj tramwajowej mogę powiedzieć, to jest to, że tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, są już wszędzie słupy energetyczne, możliwe, że będzie pośrodku parku jedź i część drzew, która przeżyła, cały czas stoi w tych miejscach. Nie wiem, czy jakieś były nowe posadzone bezpośrednio przy pętli tramwajowej, ale jeżeli tak, to nawet bym powiedział dosyć mało. Lećmy sobie do naszego skrzyżowania, czyli skrzyżowania ulicy naszej Dionizosa i Światowida. Ona jest tutaj po środku, pewnie mało zdjęć mam jej, więc powiem pokrótce. Jest na niej już całkowicie wylany asfalt na plus. Sygnalizacja świetna, z tego co mi się wydaje już są wszędzie faktycznie nasza sygnalizacja świetna. Światła zostały zamontowane. Nie ma jeszcze wszystkich latarni, właściwie to nie ma żadnych. Są tylko słupy i w przyszłości będą zamontowane nasze lampy, także to jest jeszcze na taki bym powiedział minus, bo jeszcze tego nie ma faktycznie. A czy coś tutaj się jeszcze wydarzyło takiego przy tym skrzyżowaniu? Nie wiadomo czemu zostały pozostawione słupki i barierki, ale o tym za chwilę. Idziemy sobie dalej, czyli do naszej pętli autobusowej. No i tu się dużo zmieniło, ponieważ na terenie całej naszej pętli mamy ładny asfalt. Czarny asfalt. Nie wiem, czy taki czarny to jest idealny. No ale tak czy siak jest to dosyć ładnie, wygląda widowiskowo. I faktycznie możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda na terenie całej tej pętli. Bardzo szeroka ta pętla. Wydaje mi się, że dosyć dużo autobusów długich. Co mam na myśli, mówiąc długich? No, autobusów tutaj naszych przegubowych się zmieści. Jednakże przez to, że nie ma wysypki środkowej i nie wiem, czy ona jeszcze powstanie, raczej wątpię. Bo jeżeli jej aktualnie nie ma, no to nie wiem, jakby miała powstać. To możliwe, że ta pętla będzie faktycznie tylko i wyłącznie techniczna, albo jak na osiedlu Gruczewska będzie się chodziło ulicami. Także nie wiem, jak to tutaj będzie rozwiązane. I przez to właśnie, że nie ma wysypek, to nie jest tutaj zaplanowane, aby się w najbliższym czasie pojawiły ładowarki elektryczne, które na przykład ostatnio były postawione na Nowodworach. Co oznacza, że jeżeli ostatnio były postawione ładowarki elektryczne na Nowodworach, możliwe, iż tutaj ich nie pojawią się właśnie w tym rejonie. Czyli może pętla Nowodwory będzie cały czas istnieć długo i tam będą się ładować autobusy elektryczne. To jest bardzo ciekawy wątek. Nie wiem, jak do tego się ustosunkować, bo szczerze powiedziawszy sądziłem, że większość autobusów, a jak nie wszystkie, powinny się przenieść bezpośrednio na pętlę Winnica, która jest lepiej skomunikowana z naszymi tramwajami i trochę dalej od wszystkiego. Tam budynki i inne rzeczy, mieszkania miałyby ciszę i tak dalej, spokój. A obok nich i tak wszystkie autobusy musiałyby teraz jechać, no bo nie ma innego dojazdu do tej pętli i według mnie to byłoby lepsze rozwiązanie, a pętlę Nowodwory mogliby w końcu rozebrać i wybudować drugą jezdnię, ale to oczywiście się nie stanie w najbliższym czasie. Dalej idąc, dochodzimy do naszej ulicy Światowida. No i tu już nie będę tutaj dużo mówić. Przystanki tramwajowe na ulicy naszej Światowida, tutaj właśnie jeszcze przy pętli, czyli zespół przystankowy Winnica, bardzo ładnie wyglądają, są slipy już od dawna. Chodniki są ładne, nie ma wiat przystankowych jeszcze i nie ma jeszcze ławek żadnych. No i latarni, ale to wszędzie nie ma latarni. Lamp. Słupy od latarni są, ale nie ma jeszcze lamp i tej części tam ostatecznie tego klosza i tak dalej. Także tak to wygląda. Natomiast, co ciekawe, pojawiło się zielone torowisko. Na odcinku tutaj właśnie od naszej ulicy Dionizosa do ulicy Leśnej Polanki i Dzierzgońskiej jest już posadzona trawa i naprawdę to wygląda całkiem nieźle. O ile z dołu nie wygląda tak ładnie zielono jak z góry, to wygląda to naprawdę ładnie. Jestem za tym, żeby faktycznie, w sensie, no po prostu już trawa kwitnie, taki mamy element, ale to bardzo ładnie wygląda na naszej inwestycji. Mało tego, oprócz tego, że jest zielone torowisko, to po pozostałych rejonach też się powoli zaczyna pojawiać się zieleń. Ciekawe, czy to konwenka przyjedzie jeszcze bezpośrednio przed otwarciem inwestycji? Sądzę, że tak, ale najpierw jeszcze możemy się tutaj pojawić, szlifujemy szyny i tak dalej. Co ważne, o czym mówiłem na odcinku właśnie od naszej ulicy Dzierzgońskiej, Leśnej Polanki, do ulicy Dionizosa jest nastawiony płotek. Taki, w sensie, powalony płot z różnymi tam taśmami i tak dalej dookoła torowiska. Nie wiem, co on ma na celu, skoro w teorii tramwaj powinien otworzyć niedługo, ale... Torowisko jest gotowe. Nie ma wiat, nie ma przystanków, nie ma latarni i drogi nie są skończone. No dobra, drogi asfaltowe nie są niezbędne dla tramwaju, więc w teorii mogą otworzyć tramwaj donikąd. Tak czy siak będzie trochę donikąd, jeżeli nie wybudują łącznika z Mądniską, ale mogą wybudować otworzyć sam tramwaj, a nie otworzyć pętli autobusowej i całej ulicy Światowida z drugą jezdnią. Jeżeli tak zrobię, to będzie to naprawdę bez sensu, ale wątpię, żeby nawet to zrobili, bo w niektórych terenach jeszcze faktycznie jest przygotowywane zielone torowisko. I tramwaje, wydaje mi się, że też nie są jeszcze nawet gotowe, żeby to podłączyć. W teorii cały nasz tramwaj kierunek Winnica miał zostać otwarty do końca kwietnia tego roku. Jednakże, jak widzicie na zdjęciach, raczej wątpię, żeby to się wydarzyło. Idąc dalej, dochodzimy do naszego skrzyżowania, o którym już przed chwilą napomknąłem teraz. A, jeszcze jedna rzecz, zanim powiem wam dalej. To jest to, co możemy znaleźć na końcu, za naszą całą pętlą przy ulicy Światowida. Tutaj jest ciekawostka, ponieważ za wszystkim, za całym placem budowy, tam gdzie nasza droga się ślepo kończy i gdzie nasze torowisko tramwajowe też się ślepo kończy, mamy ciekawostkę w postaci betonowych takich słupów czy płotów, nie wiem jak to nazwać. Normalnie mamy napis 1915 w Warszawie, ale to są takie zwykłe białe słupy. Płotki betonowe, tak powiedzmy, że to nazwiemy. Na pewno widzicie je teraz na zdjęciach. One będą poustawione na końcu ulicy prawdopodobnie lub w miejscach, gdzie nasze samochody nie będą mogły jeszcze póki co przejechać, bo nie ma podłączenia z Mądniską. I sądzę, że one tak po prostu postawione teraz na sucho, żeby nikt się nie pokusił i nie pojechał sobie dalej, także tak. I co ciekawe, bardzo mi się podobają kozły, tutaj postawione na końcu do tramwajów. I one nawet ładnie się prezentują. A propos właśnie kozłów, mamy tutaj też pętlę tramwajową dla pętli, dla tramwaju, nie pętli, dwójki. No i tutaj nasz tramwaj dwójka będzie musiał być dwukabinowy, czyli albo Jazz, albo Swing duo, będzie musiał w tym miejscu wkręcić, albo jakiś historyczny tramwaj, one też mają dwie kabiny. W sumie nie wiem, czy obydwie działają, ale bym się zdziwił, gdyby nie działały, skoro mają wybudowane dwie. Natomiast co jest ważne, to jest to, że w tym miejscu taki tramwaj może tylko zawrócić i tu będą kończyć i zmieniać kierunek tramwaje linii 2 i tu już pasażerów na pewno nie będzie, bo tu motorniczy musi przejść przez cały tramwaj i w ogóle i tak dalej. Bardzo mi się podoba ten wygląd tej pętli, co prawda wolałbym, żeby po prostu był drugi tor na naszej całym kółku, gdzie tramwaj normalnie musi zawracać bez zmiany kierunku, ale podoba mi się tutaj, że podwójny rozjazd tramwajowy, dzięki czemu dowolny tramwaj może wjechać w dowolny tor, a nie tak jak jest aktualnie na Nowodworach. To na pewno jest na plus, bym powiedział. Ładnie wygląda, prezentuje się pięknie. No i jestem za. Idziemy dalej, czyli do naszego skrzyżowania, o którym już powiedziałem. Skrzyżowanie ulicy, właśnie tutaj też jest, coś bym powiedział, dużo no spornych części, czy to jest skrzyżowanie ulicy Plac Światowida, czy Leśnej Polanki. Ja powiem, jak jest na mapie i według mnie, jak zawsze było za mojego życia, to jest skrzyżowanie ulicy Światowida, Dzierzgońskiej i Leśnej Polanki. To skrzyżowanie to w ogóle zmieniło bardzo ostatnio wygląd swój. No pomijając to, że nasza ulica Dzierzgońska już zmieniła kierunki, jest trochę inaczej tutaj poustawiona, to co najważniejsze możemy tutaj zobaczyć. Po pierwsze, asfaltu tutaj więcej nie ma. Ścieżki rowerowe, które były już z asfaltem, są jak były zasfaltowane, jeśli tak to można powiedzieć. Nie ma zjazdów rowerowych jeszcze w asfalcie. No i ogólnie druga jezdnia jeszcze się tutaj ulicy Światowida nie została zasfaltowana w kierunku pętli Nowodwory. Ponadto, co możemy tutaj zobaczyć, to zielone torowisko, które się aktualnie w tym miejscu kończy w kierunku pętli Winnica i wysypana już nowa ziemia w torowisku w kierunku Nowodworów. Tutaj na pewno będzie zielona, tylko tam pewnie jest sadzona. Właśnie ciekawe, czy to jest z rolki, czy jest sadzona, bo jest dosyć dużo metod. Te tramwaje stosują w różnych rejonach, raz taką trawę i później mogą wybrać, która będzie najlepsza dla większości zielonych torowic w Warszawie. Natomiast tutaj prawdopodobnie może są dwa etapy, w sumie nie wiem. Ale jest już powoli kładziona trawa, niezależnie jaka, jest już powoli się pojawia. Sygnalizacja świetna jest już wszędzie poustawiona, to na pewno. Tymczasowe przystanki autobusowe są, gdzie były niezmiernie. Nie ma drugiej warstwy asfaltu na terenie całej inwestycji, natomiast chyba co jest najważniejsze, to jest to, że nasza górka nie będzie miała tego wstrętnej blachy. Czy wstrętnej. Nie wygląda to jakoś bardzo tragicznie, ale górka o wiele ładnie wyglądała niż to co aktualnie i na szczęście już jakieś paski zaczęły się pojawiać dookoła tego naszego tutaj metalu, więc prawdopodobnie coś na tym będzie poustawiane, jakieś nie wiem, nawet płachty plastikowe czy coś. Nie wiem dokładnie co, jak będą to składać prawdopodobnie w maju zobaczymy z sykutem, bo dziś nie ma sykuta, jakby ktoś jeszcze nie zauważył. Także to jest dobrze, że to będzie wyglądać jakoś lepiej, bo ten metal mi się bardzo nie podobał, jeżeli on miał w ten sposób pozostać. Na szczęście tak nie będzie. Drzewka tutaj w rejonie zostały już poustawiane, także to jest na plus. SIP w tym rejonie na przystankach cały czas całkiem nieźle istnieje, w sensie jeszcze nikt nie zdjął naszych tutaj powyłek, więc nie wiemy jaki będzie mieć napis ten przystanek tramwajowy. Czy to będzie przystanek Grzymalitów? Według mnie powinien być, bo tutaj był wcześniej przystanek przecież Grzymalitów, więc raczej wątpię, żeby to się zmieniło. Czy to będzie nowy zespół przystankowy Leśnej Polanki, jak zawsze było mówione przy tramwaju? Czy może wymyślą sobie nie wiadomo po co Plac Światowida jak przystanek? Nie wiem. Mam nadzieję, że Grzymalitów zostanie, bo to jest najlepsza nazwa, ewentualnie Leśnej Polanki, ale Plac Światowida, który tutaj jest kompletnie nie wiadomo skąd wzięty, żeby nie powiedzieć brutalniej. No to, no tak. Idąc dalej, nasz kanałek jest w dobrym stanie tak, że go nawet nie widać, że tam istniał. Torowisko w tym rejonie jest już właśnie rozkładana. Tutaj nasze, no trawa, tak jak mówiłem, mniej więcej w tym rejonie. Nie ma drugiej jezdni, w sensie nie ma drugiego asfaltu i powoli jest przygotowana właśnie druga jezdnia. Prawdopodobnie pojawienie się naszego asfaltu to jest na duży plus. Dodatkową ciekawostką jest to, że w rejonie starego przystanku ulicy Grzymalitów, właśnie w rejonie ulicy Grzymalitów i Dróżki jest przejście dla pieszych. Jednakże nie ma te przejście dla pieszych jeszcze. Po pierwsze, sygnalizacji świetnej, która będzie się najprawdopodobniej w tym rejonie znajdować. Chyba, że nie. Nie byłoby to złe, bo w tym rejonie dużego ruchu raczej nie będzie samochodowego, no ale tak czy siak. To jest po pierwsze, nie ma jeszcze sygnalizacji świetnej. Nie ma jeszcze chodników, jakichkolwiek, czyli nasz przystanek tramwajowy, jeżeli nawet by otworzyli, to byłby jeszcze nasz tramwaj niegotowy, bo my musieli torowisko jeszcze tutaj nam stawiać i widać w różnych rejonach, że właśnie jeszcze nie ma tego chodnika nawet na torowisku. Dlatego sądzę, że na pewno nie będzie to otwarte w najbliższym czasie. Z tego co wiem, z oficjalnych informacji takich od tramwajów, nasz tramwaj na Winnicę pojedzie już przed wakacjami. Wakacje będziemy mogli nim jeździć, co jest według mnie dobrą nowiną, bo jakby w czerwcu jakoś go otworzyli tam pod koniec roku szkolnego, to nie byłoby to złe właściwie. Także tak wygląda tutaj z tej strony inwestycja. Dalej przejazd naszej ulicy jest całkiem nieźle tutaj aktualnie, no jest tam, się skacza trochę po tych progach, chociaż już polepszyli tę sytuację, że nie ma takich wielkich wybojów, tam gdzie właśnie brakuje drugiej warstwy asfaltu. No i tak jak mówiłem, druga jezdnia cały czas nie istnieje. Nie wiem też jak będzie z naszym chodnikiem, bo też w ogóle nie istnieje po drugiej stronie właśnie naszej jezdni Światowida. Ani ma asfaltu, ani nie ma chodnika, ani nic, po prostu jest ruch cały czas przeprowadzony jedną stroną. Także miejmy nadzieję, że niedługo to się zmieni i w ogóle, że nasz tramwaj tutaj niedługo się pojawi. Miejmy nadzieję, że nie będzie też dodatkowych opóźnień i miejmy nadzieję, że nie będę mówić już miejmy nadzieję. Także tak to by było. No i tym miłym akcentem sądzę, że dosyć dużo wam pokazałem, mam nadzieję. Wygadałem się, mówiłem wolniej, bo wiem, że w komentarzach piszecie mi cały czas, że mówił wolniej. Może teraz nie było lepiej zrozumieć. Jeśli tak, to napiszcie mi o tym w komentarzu. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiału, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jeśli chcecie porozmawiać na te tematy, wejdźcie na mój serwer na Discordzie. Linki do niego w opisie, a Wizlandia. I co dużo nie mówić, w kolejny raz zobaczymy się tutaj w połowie maja z Sykutem podczas... no takiego specjala tygodnia z Sykutem, gdzie będziemy prawdopodobnie albo codziennie, albo co drugi dzień w różnych miejscach Warszawy wszystkie serie odwiedzać. Ale to spokojnie, jeszcze do tego poczekamy i w najbliższym czasie odcinków będzie mało, bo jak to ktoś powiedział, podobno trzeba się uczyć do matury, a podczas matury myśleć o maturach. Tak podobno. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ale powiem wam, latanie tak nisko nad tym torowiskiem i pod siecią trakcyjną, to było dobre. Cześć!